Jeżeli jesteś tegoroczną maturzystką, maturzystą, to zdecydowanie warto wiedzieć te wszystkie rzeczy, które tutaj padną w kilka minut, bo ja chciałbym to wiedzieć, moi drodzy, ja chciałbym to wiedzieć parę lat temu, będąc na waszym miejscu. Teraz z perspektywy pracy kilkuletniej, doświadczenia zawodowego, prowadzenia własnej firmy, czy po prostu skończenia już studiów, lepiej mówić o tym, co was czeka, czyli przed studiami, o maturze, o wynikach, o stresie, o dostawaniu się na te właśnie słynne... Polskie studia. Moi drodzy, dlaczego jest to cała prawda? Dlatego, że szkoła w tym momencie bardzo mocno. To są ostatnie dni prawdopodobnie twojej szkoły średniej, do której nigdy nie wrócisz, i bardzo mocno szkoła naciska na to, by ten wynik był jak najlepszy. Że to niejako ja pamiętam, że można mieć poczucie, że od tego wyniku zależy cały świat. Niestety jest zgoła inaczej. Świat nie wygląda w ten sposób, jaki jest przedstawiany w szkole. Ja rozumiem, że wszystkie szkoły chcą mieć dobre wyniki, no bo potem się trzeba tłumaczyć. Większość szkół jest tak naprawdę polityczna, jeżeli chodzi o samorządy, potem i kontrolowana. Ja to wszystko teraz rozumiem z perspektywy lat, ale jedno jest pewne: jeżeli ty chcesz rozumieć swoje życie, a nie wyniki do nauczyciela, rodzica, dziadka czy polityków lokalnego szczebla, to wiedz, że twoje życie powinno być pokierowane w zupełnie inny sposób. Dlatego co kilka, czy co kilka, co maturę i kilka lat w ten sposób. Ludzie tutaj, kilkadziesiąt tysięcy ludzi na ten kanał przychodzi, subskrybuje go, obserwuje co ja mówię na live'ach, na Instagramie, czy właśnie w trakcie pomagania, wyboru wam studiów, o czym będzie więcej w projekcie Maturzysta, do którego każda osoba będzie mogła się zgłosić, gdzie pomogę ci wybrać kierunek pod ciebie, wybrać pracę pod ciebie, wybrać miasto pod ciebie i wybrać przede wszystkim wszystko to, żeby wystartować na jesieni bardzo dobrze na studiach, być może już nawet z pracą. Szczegóły wkrótce piszcie w komentarzach, czy dobry pomysł. Widzicie. Zobaczcie, jak wiele rzeczy tu wymieniliśmy. To są rzeczy, które są kluczowe, a nie to, czy dostaniesz 10, czy 15, czy 7% mniej. Ktoś mi powiedział, Emi, ale zaraz ja chcę się dostać na prawo, na medycynę, na informatykę, na nie wiadomo co. Zrobimy sobie odcinek, dajcie znać w komentarzach również o tym, czy nie zrobić teraz aktualizacji w tym roku. Jak wyglądają najlepiej opłacane bądź najbardziej popularne kierunki, bo to co roku trochę się zmienia. Niewątpliwie ja rozumiem, że jeżeli ktoś chce iść na dookoła biologiczne kierunki, tam mocno grają rolę wyniki, tylko że to już jest tajemnica policzynela, o tym się nie mówi, że nie ma znaczenia w tym kraju, jaką uczelnię skończysz, to, że sko skończysz uczelnię w Pcimiu Dolnym, nie wiem, czy tam mają jakieś uczelnie, pozdrawiamy, ale wiecie, o co mi chodzi, chciałem powiedzieć że Sosnowiec, ale to, to jest jednak duża metropolia, to nie, ale wiecie już, że teraz do czego piję, nie ma to znaczenia. Znaczenie ma na przykład to, ile będziesz miała do domu, jak często i jak wiele możesz zaoszczędzić na słoikach, na studiach. To są detale, których nie bierze się pod uwagę. To trzeba brać yy, z wynikające z doświadczenia potem. Trzeba przeżyć te kilka lat na studiach, by potem rozumieć, co było ważne. Ważniejsze nie jest to, jaką uczelnię wybierzesz. Ważniejsze jest to, jakie miasto wybierzesz, bo jeżeli chcesz iść w taką bądź taką branżę, to na przykład tutaj jest lepiej w Trójmieście, tu lepiej w Warszawie, a tu lepiej we Wrocławiu czy Krakowie. To są detale, ale to są kluczowe bardziej rzeczy niż to, czy dostaniesz 10 czy 15%. Ja tu zdecydowanie uspokajam w tym momencie wszystkich i każdy powinien to odsłuchać, co pisze teraz maturę, więc, więc no taka jest rzeczywistość, ale o tym się nie mówi. Cisnąć wyniki maturalne, totalna głupota. Ja nie mówię o tym, żeby się nie uczyć. Tylko ja mówię, żeby przy tym nie dostać teraz depresji. Albo potem, jak wyniki odbierzesz. Albo czekając na te wyniki. Że będzie to po prostu... Ojejku. Czy ja znam, czy nie znam, czy ten... Moi drodzy. Zadajcie sobie pytanie. I tego też uczymy tutaj w podcastach Niedziela z Emilem. Przeszło sto już nagranych. Co najgorszego może się stać? W najgorszym przypadku. W najgorszym przypadku pójdziesz na gorszą. O czym sobie nagramy w ogóle. O tych punktacjach, rankingach. Gorszo, dlatego w cudzysłowie, uczelnie, czy nawet na tej samej uczelni, ale na inny kierunek. Moi drodzy, rzeczywistość bywa taka, że to, co jest w tym momencie w sylabusach, to, co jest w tym momencie nazwijmy to w programie danego kierunku, to jest tylko jeden wielki marketing w Polsce. Tak samo jak różne inne rzeczy. Jak produkty najlepszej, najsilniejszych influ influencerek, że to najlepsze wszystko, <grydy> diety i tak dalej, i pasy odchudzające i tak dalej. Wiecie o co mi chodzi? To jest totalna głupota na to patrzeć. Trzeba porozmawiać z studentami. Trzeba zrobić własny research, a nie że to, że ci wypiszą na stronie internetowej, jacy my nie jesteśmy po prostu zajebiści, bo to trzeba powiedzieć wprost i w, w jakich ty zawodach nie możesz pracować. Bo potem się może okazać, że połowa z nich nie wymaga tych studiów, a nawet nie chodzi o to, czy wymaga, czy wymaga, tylko wymaga konkretnych umiejętności, które nawet nie ma w tym programie, bo program jest przed 20 lat. Jakiś stary leśny dziad odpala ci prezentację z PowerPointem 2007 albo gorzej. I, I tam masz się uczyć. Sama i tak. Sam. Bo on cię niczego nie nauczy. To są studia w Polsce. To jest rzeczywistość, do której gniesz Ja nie mówię, żeby ci to zbrzydło. I teraz, żeby ci to obrzydzić. Ale żeby uświadomić. Bo każdy powinien to wiedzieć, że matura to jest nic nieznaczący egzamin. Takich, których dużo więcej będziesz mieć w życiu. Nie tylko na studiach, ale i w życiu dorosłym. To jest kina interesować się w ogóle, czy pójdzie ci matura dobrze, czy nie. Naprawdę. W najgorszym przypadku... Mamy rozwiązanie na to i na pewno się odnajdziesz. Ja wiem, że teraz rodzice ci mówią, wiesz, ta politechnika, tutaj, tu w Warszawy, Wrocławie, tu jakieś rzeczy, krakowskie uczelnie. Totalna głupota, moi drodzy, i tak wszystko się sprowadza do tego. I tak wszystko się sprowadza do tego, że musisz pójść do pracy, że będzie trzeba znaleźć staż, znaleźć praktyki i tego o tym my tu mówimy na tym kanale. Po to mam nadzieję, że tutaj też jesteś i słuchasz do tego momentu. A tutaj Ludzie cisną, maturka tutaj, drżą ręce w ogóle, przychodzą ze stresowaniem na tą maturę i piszą ją gorzej, niż jakby przyjść na totalnym wywaleniu. Mówiąc kolokwialnie i bardzo delikatnie, to trzeba mieć podejście, to jest wszystko mindset, nastawienie w głowie. Brzmi to trochę jak jakiś coaching, ale taki nie jest, moi drodzy: bo ja widziałem po znajomych, pamiętam te czasy jeszcze jak ja pisałem maturę, i naprawdę, my tam przyjdźmy jak do siebie, dzień wcześniej czy dwa grając jeszcze w CS-a, no bo wtedy siedziałem we sporcie bardzo mocno. To było rozwijanie własnej pasji do końca, do zupełności. Jakoś człowiek dobrze skończył i, i jakoś to, co powiedziano mi w liceum, że nawet nie zda matury z polskiego, jakoś się okazuje, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi corocznie korzysta z mojego patentu i zdaje ją kompletnie bez lektur, bo tak trzeba podchodzić do głupich rzeczy systemowych, tak trzeba traktować siebie samego w głupim systemie, jaki jest polska edukacja, nie tylko polska, ale ogólnie model stary, model pruski. Widzicie? Wiele aspektów poruszonych, ale konkretnie to też jest istotne, żeby nie tylko że się nie stresować, nie patrzeć na wynik, ale żeby mieć czyste sumienie, to nie panikuj teraz, że ty nie umiesz. To teraz nie, że wszystkiego się musisz nauczyć, jak to zrobić. Moi drodzy. Moi drodzy, lekko podejść do tematu, to znaczy nie, że łatwo się mówi, tylko to znaczy wyznaczyć sobie teraz. Dwie godzinki dziennie, pojutrze piwerko. Za cztery dni ognisko, a potem znowu jeszcze 3 godzinki. Konkretnie, jeżeli się w ostatniej prostej utrzymasz planu, nawet minimum, to będziesz mieć poczucie przed całą maturką, przed pierwszymi dniami podstawowymi, że no coś tam zrobiłem jednak. Bo i może się nawet człowiek nie uczył cały, cały liceum, prawda? Czytam technikum. Pamiętam o was technika. Zawsze mówicie mi w komentarzach, że o technikum nie pamiętasz. To teraz, to teraz zapamiętałem, widzicie? To jest inne nastawienie, inna psycha, i to jest kluczowe, moi drodzy, po tym w dorosłym życiu liczą się bardziej kompetencje, to, co możesz się nauczyć, jaką osobą jesteś, a nie to, czy będziesz miała 15% w tą czy 10% w tą, bo to nie ma znaczenia, moi drodzy, dlaczego też nie ma znaczenia jako kolejny argument? To dlatego, że na tej samej uczelni bądź nawet innej. Uczą ci sami ludzie, wykładają materiał. To jest niesamowite, ale tak jest. Możesz wiedzieć profesora, który wykłada na tym wielkim, prestiżowym kierunku, a potem idzie na kierunek inżynierski ty, typu skutery i rowery, e, maszyny i inne cuda, gdzie, które się dostacie z połowę łatwiej i wykłada ten sam gość. Macie to samą wiedzę, albo nawet często macie łączone wykłady. Czy wy myślicie, że wtedy to dyskredytuje waszą karierę zawodową? To jest kpina. Lepiej czasami mieć łatwiejsze studia i robić konkretne rzeczy, których mam nadzieję nauczę jedną tą osobę, która zostanie wybrana w projekcie maturzysta, uważam, że to będzie świetny pomysł, już rok temu miała być zajawka, w tym roku 100% wystartujemy od razu po maturze w maju i takie osoby zobaczycie, to będzie nagrywane na live'ach, jak ja tej osobie myślę, że pomogę z moim doświadczeniem zdecydowanie, na pewno nie zaszkodzę. I zobaczycie dopiero jak ta osoba będzie poprowadzona, jak będzie przede wszystkim funkcjonowała, bo to jest potem kluczowe, żeby jak najszybciej znaleźć dobrą pracę, zakręcić się w fajnych stażach, praktykach, mieć fajne CV i potem z tego czerpać garściami jak najszybciej, a nie być po inżynierze, po licencjacie, czekać na magistra i ojej nie mogę znaleźć pracę. No to jak to się okazuje, że ludzie teraz zaczynają po magistrze, ja mam na przykład 5 lat doświadczenia zawodowego. To są, nie żeby mówić jaki to nie jestem super, mam nadzieję, że nigdy tego nie odbieracie tak na tym kanale, ale żeby mówić to, to jest kluczowe. I to, co przede wszystkim pomoże Ci nie tylko ogarnąć się, ale i odpowiednio działać, odpowiednio nastawić, odpowiednie tory zrobić. Tutaj masz filmik bardzo przydatny o tym, jak wybrać jakieś najlepsze kierunki. Jest on starszy, ale równie pomocny. Widzimy się w komentarzach. Pa, pa.